Witam Was wagi i zapraszam na horoskop na relacje. Nazwa zmieniona, ale zamysł ten sam. Zerkamy, co się dzieje u Was w miłości, w uczuciach, ale również w takich relacjach. Czy to w pracy, czy to przyjacielskich. Już patrzymy, jak to będzie się układało u Was waga. Waga. Hmm. Bardzo ezoterycznie w tym pierwszym tygodniu. Bardzo, bardzo, bardzo moja wiara i kapłanka. E, już patrzymy od razu, sobie zerknę, czego to dotyczy. Może się szykować coś zupełnie nowego. E, bardziej bym powiedziała, że wy, tak jakby. Po tym okresie zastoju, już stworzyliście sobie w swojej głowie obraz idealnego związku, partnera, i jesteście gotowi na to, aby to się zmaterializowało. Bo tutaj mam z tego właśnie przejścia, z, z tej stagnacji czwórki kielichów do asa buław, czyli. Ja, już, już to jest możliwe do realizacji, tak jakby. No i mamy chyba najbardziej, yy, z, yy, naj, naj, najbardziej ezoteryczną, yy, najbardziej taką intuicyjną parę, yy, która może być yy, w tarocie, bo to jest arcykapłan i arcykapłanka. I tak jak wcześniej mówiłam o, o parce, chyba przy lwach mi się pokazała para królow, królowej Buław i króla Buław, tak tutaj znowu mi się pokazała kolejna para. Może nie jest to jakaś taka bardzo. To jest bardziej miłość na takim zupełnie innym poziomie. I tam mówiłam o tym, że energetycznie mogą się spotkać ze sobą, i tutaj też to potwierdzam, że jest jakieś spotkanie energetyczne. Czasami te, też te, te bratnie dusze, te osoby, które mają się ku sobie, one się wcześniej spotykają właśnie na takim energetycznym poziomie. Gdzieś tam się musną w śnie na przykład. We śnie. I no i ja mam tutaj takie, pokaza takie spotkanie pokazane. Tak więc bardzo, bardzo ładnie mi się tutaj to pokazało dla Was drogie wagi. W taki sposób mi się to pokazało, że wy będziecie tym, w tym kolejnym tygodniu czuć się tak jakby zaopiekowani, taki, taki będziecie mieć ciepełko na sercu. Mimo, że już będziecie chcieli, żeby, żeby ta osoba już tu i teraz się pokazała i tak będziecie walczyć o to, ale powiedziałabym, że to już jest blisko. Że ta dziewiątka buław mówi mi o tym, że poczekajcie jeszcze cierpliwie, jeszcze chwilę, yy, zaakceptujcie tego wisielca, zaakceptujcie to, że to jeszcze trochę może potrwać, yy, no bo yy, to, to spotkanie yy, zadzieje się w, w teraz, w tym tygodniu, ale yy, mam wrażenie, że to będzie tylko spotkanie na takie. Energetyczne, że jeszcze chwilę, jeszcze, chwila, jeszcze chwila, chwilę może to potrwać, żeby, żeby pokazało się, żeby to się zmaterializowało. Mimo że wy będziecie już, już tu i teraz chcieli, żeby tak właśnie się działo, no to chwilę przysiądźcie sobie, przycupnijcie i na spokojnie jeszcze poczekajcie, bo bo to jeszcze, jeszcze nie jest ten, ten czas, chociaż jest już blisko. Jak są już takie spotkania, to znaczy, że ta osoba gdzieś tam materialnie istnieje wokół, wokół Was. Bardzo fajnie, tylko, tylko na spokojnie. Wagi, wy jesteście przecież spokojne. No to, to powinno być dla was łatwe, żeby uspokoić te swoje skołatane myśli. Trzymam za Was kciuki i słyszymy się w innych filmikach albo za dwa tygodnie, pa, pa.